Proszę mi powiedzieć, po co Jarosław Kaczyński ma wchodzić do rządu premiera Mateusza Morawieckiego, bo to wydaje się już niemalże przesądzone. Ja myślę, że po to, aby ustabilizować działalność rządu od środka. I uważam, że to jest dobra decyzja. Rząd jest rozchwiany? Się sprawdzi. Rząd mógłby być rozchwiany. Proszę pamiętać, że dotychczas rząd działał bardzo sprawnie, natomiast wydarzyło się w ostatnich tygodniach doszło do takich wydarzeń, które mogłyby spowodować, że w przyszłości ten rząd mógłby być. Ale to raczej nie kilka wydarzeń, ale kilka lat regularnej wojny Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego. Może to jest ta przyczyna? Ja bym tego regularną wojną nie nazwał, przynajmniej dotychczas. Natomiast w ostatnich tygodniach, ja teraz trzeba powiem, mogę się opierać tylko na doniesieniach medialnych, ponieważ nie uczestniczyłem w tych rozmowach i nie znam podłoża konfliktu rzekomego czy realnego, bo nie potrafię tego ocenić, Zbigniewa Ziobro z premierem Mateuszem Morawieckim. Natomiast jeżeli wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego ma ten konflikt ostudzić, Jarosław Kaczyński miałby pełnić w rządzie rolę arbitra, który jakieś różnice zdań mógłby na bieżąco rozstrzygać, to chyba dobrze, prawda? Dla wszystkich, i dla rządu, i dla poszczególnych ministrów, i w skutkach przede wszystkim dla Rzeczpospolitej. Ale taka rola to chyba przynależy premierowi, a nie zastępcy premiera. To rząd jest rządem, wiemy jak to jest w demokracji, ale rząd zawsze ma swoje zaplecze parlamentarne. Natomiast i też wiemy, że akurat prezes Jarosław Kaczyński, jeżeli decyduje się wejść do rządu, do wicepremiera i koordynatora tego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, no to będzie nadzorował konkretnie ministerstwa siłowe tak zwane, czyli te, które odpowiadają za budowanie w Polsce poczucia bezpieczeństwa.